Dzień dobry. Chciałbym Państwa powitać dzisiaj w moim poletku, prezentując dorodne ziemniaki. Nie te, tylko te w słomie. Jak widać, jest ich wcale. Tu był jeden, ale zmarzł, bo zapomniałem go przykryć. Ale widzę, że coś tam odbija, także będzie jeden. Chyba, że coś go zeżre jeszcze. Dzisiaj rano zrobiłem błąd taktyczny i zrobiłem ankietę, czy wrzucić dzisiaj film, bo byłem podjarany, że jadę do sklepu i kupię sobie jakieś tam rozsady, nasiona i coś jeszcze powalczę. Ale wszedłem do sklepu i kupiłem ziemię i trzonek do łopaty i wyszedłem. To u mnie jest normalne. I przypomniałem sobie, jak już przyjechałem tutaj. Także mam to, co zabrałem z domu. Brokuły, które sieje się niby teraz. Widziałem, że wszyscy już mają brokuły, a tutaj jest napisane, że dopiero trzeba je wysiewać. Także nie wiem, czemu oszukujecie. Nie denerwujecie tylko. Koperku trochę tam dosypię gdzieniegdzie i jeszcze trochę pietruchy, bo też niby jeszcze wypada, a jeszcze można, no. Zobaczymy. I nagietek już chyba siałem wcześniej, tak? Siałem, ale to widzę, że też jeszcze można. Wysieję go jeszcze raz do pojemników i może tym razem coś wyrośnie. No i znalazłem pod zlewem trochę ziemniaków, co mi podkiełkowały. To je tutaj wrzucę i będę miał pod koniec sezonu młode ziemniaki, jak nic ich nie zeżre. A i tak pewnie urosną lepiej niż te sadzeniaki, co kupiłem, bo tamte to już były takie zdechlaki, że szkoda gadać. No i potem, jak już trochę słońce zelży, to odkryjemy sobie to wszystko, co przykryłem przed tymi dwoma potencjalnymi liniami mrozów i zobaczymy, jak to wszystko teraz wygląda. A jeszcze chciałem się pochwalić, że dzisiaj sobie czytałem, co bym tam mógł dosiać, czy tam dosadzić obok papryki, i jedyne, co się dowiedziałem, to że lepiej nie sadzić obok papryki fasoli, bo później kwitnienie. Ja jedyne, co mam posadzone obok papryki, to fasole. Także no, wszystko jest w normie. Ziemniaki wsadzone. Parę tam jednak znalazłem tych, co wsadzałem wcześniej. Ale takie jakieś nie wyglądają na zdechnięte, zgniłe, ani nic. Ale tyle, co były podkiełkowane ze sklepu, to tyle są. I nic się w ogóle nie ruszyły. A to już dobrych parę tygodni minęło. Co to? Coś mi się tam nie podoba. Trochę ta słoma przeschła. Nigdy jeszcze ziemniaków w sumie nie podlewałem. Może je podleję trochę dzisiaj. Zobaczę. O! Ja to porządnie wtłukłem, jak to składałem. On był trochę luźno osadzony, jak go kupiłem, i chyba się trochę za bardzo postarałem, jak wtłukiwałem ten trzonek głębiej. Tutaj nowy za 11 zł. Też wygięty w banana, ale trochę mniej. Taki zwykły, do łopaty, nie do saperki nawet.
Okazało się, że tych długich do saperki to się nie da kupić. Wszędzie są tylko te krótkie. Mi się nie chce schylać. Dobra, idę to jakoś delikatnie wydłubać i będziemy siać. Te brokuły to już chciałem prosto do grządki, ale myślę, z karaferami się udało, tak? To jest z brokułami się tak uda może. Najwyżej jak mi tutaj ziemi braknie czy coś, to trochę wsieje prosto w grządkę. Nie wiem, czy te mrówki może jakoś tu zbroniły przed ślimakami, czy co. No ale prawie wszystkie kalafiory były niezżarte, takie tam trochę obgryzione. Dynie jak stoją teraz w foliaku, to też nie są pogryzione jeszcze. Także coś tam stoi na straży chyba. Jakaś jaszczurka czy coś. Ze szpadlem się nie udało. Wczoraj nie wiadomo po co wyjąłem większość narzędzi z samochodu. I za bardzo się przyłożyłem do osadzania tego szpadla, znaczy saperki. Więc nie ma sensu się przykładać, bo potem tylko jest ciężej. Teraz to zrobię byle jak na pewno. A! Opera! No tak, to siałem. Pamiętam te nasionka, jak te, jak, no i po nasionkach, jak obcięte paznokcie wyglądają. I to, co posiałem w tackach, to trochę wzeszło, a to, co posiałem do gruntu, to nic nie wzeszło. To są te nagietki. Tylko że to, co posiałem w tackach, to potem nie było nas i wszystko wyschło. Co my tu mamy? 2 gramy towaru, brokuł Cezar, doskonały do mrożenia. Matko, takie są małe nasionka. Pokaż ten kompost. Ale go tu zostało. Czyli co mieć. Dobra, tego brokuła tyle jest w jednej paczce, że to starczyło na 2 tacki i jeszcze zostało, to tej drugiej nie otwieram. Pamiętajcie, że tu sobie wkładam, bo ja zapomnę. Pamiętajcie, że nagietki postawiłem na prawo, a brokuły na lewo, bo ja zapomnę. Jak ktoś jest jakiś tam mądrzejszy ode mnie, to możecie mi powiedzieć, czemu pomidory mi się tak tutaj zawijają się im liście.
wszystkim. Teraz tam zobaczę, czy mają sucho, czy nie sucho, ale raczej nie. Tam od paru dni nic z nimi zupełnie nie robiłem i teraz jak to zobaczyłem, to mam zamiar też jeszcze parę dni nic nie robić, bo nie ma co przedobrzyć. Ale wolałbym wiedzieć, co to, zanim poszukam w Google i znajdę, że to jest wszystko, że mają za dużo nawozu, za mało nawozu, za dużo wody, za mało wody, jest im za ciepło, za zimno i jest zła faza księżyca i tak dalej. Trochę je teraz tam tylko obetnę, te co widzę, że już im trzeba i idziemy dalej do ogródka tam walczyć. Dobra, trochę tam poprzycinane. Mokro mają, to dzisiaj ich nie podlewam. Czy mokro? Tak na palucha jak się wsadzi, to mokro. Z wierzchu nie. No i tyle. Dwa jeszcze chciały sznurek ode mnie, to dostały. Coś tam może podleję te śmierdziuchy przed wyjazdem, dwa. I to tyle. Idziemy dalej. Tutaj pościągamy tą włókninę po tych domniemanych przymrozkach i zobaczymy, co to tu przeżyło, co nie przeżyło i jak to wygląda. Po 3 dni temu to przykrywałem i zaglądałem tam. No, to tak samo zdechło jak przed. Tego zaskoczenia nie ma. Jakoś tam super te fasole nie wyglądają, ale tylko jedna wygląda na zmarzniętą, a reszta zdechła, bo zdechła. Idziemy dalej. Tutaj to wygląda tak, że radość z tych szparagów była przedwczesna, bo z nich nic nie będzie. Zupełnie nic nie będzie. Ale tutaj fasole wyglądają lepiej. Jedna znikła całkiem, ale to już wcześniej coś żarło. Tak bym powiedział. Pół na pół. Tutaj widzę tylko jedną ofiarę. Śmierdziucha. Nie mam części od tych śmierdziuchów zasranych. Kalafiory obgryzione, bo obgryzione, ale żyją. Nawet jeden już nie jest fioletowy, jak był wcześniej. Rozpieczka dała radę. Porosła tutaj. Tragedia z tą rzodkiewką, nie lubię jej. Posiałem to tylko dla Martynki. To jest jedyne, co mi tutaj dobrze rośnie. Jest jakaś masakra. Papryki zdechnięte. Ciekawe, czy to przy... pozdychało, bo ja to przykryłem. Czyli tak by pozdychało. No i tak. Chciałem sobie to przykryć, żeby przymrozek nie zaszkodził, a wygląda na to, że przykrywając to bardzo skutecznie sobie tutaj wszystko wytłukłem na tej grządce, także gratulacje dla mnie. Nie wiem, czy tu potem pod tą włókniną było za dużo słońca. Zobaczmy, mokro mają, tylko ta wierzchnia warstwa kompostu 2 cm jest sucha, także nie wiem, to wygląda jakby to zmarzło, według mnie nie. Jakieś tam liście tutaj puszcza, to ja to jeszcze zostawię, nie będę wywalał i zobaczymy, może wyżyją, jakoś odbiją. Ta ostatnia
aksamitka i papryka wyglądają bardzo ładnie. Tak samo jak tamte czosnki wyglądają lepiej niż te. Fasola jedna chyba odpadła. No dwie. Powiedzcie mi, czy to wygląda na zmarznięte? Według mnie możliwe. Ale tak na 100% nie jestem pewien. Nie wiem, jak dawał. Na przykład ta obok. Jako jedyna przetrwała, bez niczego. No nic. Pietruszka posiana. Resztka brokułów posiana tam. Chciałem trochę dalej od kalafiora, ale tamta grządka się w ogóle nie przyrobiła. Także tam jeszcze nic nie wtykam, jeszcze chyba muszę mocniej przykryć nawet. Alergia w pełni, jest bardzo dobrze. To jak podsumować tą dzisiejszą sytuację tutaj? Może słowami wielkiego polskiego artysty. Ryby w morskim oku zdechły, a w czarnym stawie zdechły. Tak to tutaj teraz wygląda. Także ja idę sobie pokosić. Za godzinkę tutaj podleję i będę się zmywał. Także do widzenia. Jest chujowo, ale stabilnie.